kątem mogę możesz patrzeć, czy coś ci się podoba, co chcielibyśmy zobaczyć. Widzenia. To jest coś. No wiem. Musieliśmy iść. To jest jakieś, no to dużo knajp, tylko ja bym chciała takie tradycyjne coś. A? Chciałabym coś takiego tradycyjnego znaleźć. No. A nie takie, wiesz, wylansowane, nie? Jak w Europie. Coś orientalnego. Ładnie ten. Nawet taki bar mleczny turecki mógłby być. Ładnie rozświetlone wszystko. W ogóle na moim telefonie sobie fajnie wygląda, nie? Tak dosyć ten. No. Wow, ja to lerowy za tym telefonie. Jednak Xiaomi dobre firma. Pies! Dobra, to tak, tak. Fajnie, gdyby jeszcze menu było wystawione na zewnątrz, nie? O, za, o no oczywiście, bez psów to nie da rady. No właśnie. Wszędzie są tu psy. Pies! To są jakaś restauracja. A pies z nami. Coś tam się dymi w tej restauracji. Zobaczcie, co tutaj mamy. Tam coś się dymiło u nich, ciepłe jedzonko jakieś było. Ale pusto, pusto to niekoniecznie, być... niekoniecznie świeżo. Albo drogo. Najlepsze knajpy, gdzie jest dużo miejscowych, prawda? A dzieci już po lodach. Ale nie widziałem, że mam takie duże lody. Ale to tylko, ale to tylko pomnik lodem, jakby figurka. A tu też jakaś lodziarnia, słuchajcie. Patrzcie, jakaś lodziarnia, typowa lodziarnia, kiedy duży wybór lodów. A, to też lodziarnia. Ale wasze lody też były. Lodziarnia. Ale kocie, jak to no. A, tu takie budkowy. Te babik. Z budki. Ale my chcemy usiąść teraz, nie? Żeby tak posiedzieć. Jednak piątek, tak? Po całym tygodniu pracy należy nam się. Któregoś dnia tam pojedziemy, jeszcze nie obiecuję. W ogóle a propos, widzicie tam jest... Chyba, że nam czasu zabraknie. Widzicie, tam jest salon tatuaży. I podobno w Turcji w ogóle bardzo popularne są tatuaże i bardzo dużo właśnie kobiet robi sobie tatuaże. Właściwie to zauważyłam. Już dobre ceny są, wiesz? No ale też... No bo też. U nas bardzo drogie są tatuaże. Ale pewnie dlatego, że jest duży popyt, dlatego usług się porobiło dużo i stąd też pewnie ceny dobre, nie? Jak jest popyt. Dobra, Burger House tu był. W poszukiwaniu jedzenia. Jesteście na kanale poszukiwanie jedzenia. Polowanie, polowanie. O. Polowanie na cika. Nie, na barana. Dobra, tu znowu. No, słuchajcie, tu lody na lodach. O co to? A tu jest jakoś. A tu też z lodami, też jakieś. No następnym razem dziewczyny będziecie wiedzieć, tak? Że tu jest coś takiego. Kiedyś widział? Takie lody? No. Takie lody nawet smacznie wyglądają. Jedna kurka jest większa niż to. Teraz grunt, żeby było jeszcze otwarte coś w tych trudnych czasach. To co, wracamy na makarony? Czy nie chcesz? Przed nami właśnie polecana przez jednych z youtuberów restauracja. Ale jest, jakby tutaj podają makaron z różnymi rodzajami, więc my niezbyt akurat mamy ochotę na makarony. Więc idziemy szukać dalej. Ale pokażę z bliska, co tam jest na obrazku. To jest w ogóle sieciówka, więc w całym mieście jest kilka takich restauracji. A w ogóle zielony jest. Chodź, pokażemy, co to za makaroniki tutaj podają. A, będzie widać? O. Z takimi mięskami różnymi. Nieopetycznie. Po 15 zł danie. No, w sumie ceny dosyć niskie, nie? Idziemy po pierwsze zakupić restaurację. Okej, okay. Idziemy. Na pewno widzę. Tutaj, to o tej restauracji mówiłeś, tak? Zamykają już. A tutaj było pizza. Ale tam druga strona jest. Tam, gdzie restauracja. Falafelki są? Nie, 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 dam cię nie. No skądś zapachy się niosą.
Są jakieś ceny czy coś? O co? Ceny czy jakieś są gdzieś? Ja chcę coś do picia. Zamawiać i nie wiadomo co mówię. No ale to... No cóż, wszystko tylko na wynos. Nie, o 8 wszystko zamykają i tylko na wynos. Dobra, to w co? Bierzemy w takim razie kebaba. Nieduży wybór, ale najważniejszy jest. Ale czy zjemy sobie po drodze, czy? Możemy, a to chyba może nawet tu przy stoliczku, ludzie siedzą. Tam mi tu na ulicy może uda się się usiąść. To co, bierzemy kebaby, tak? Tylko każdy musi wybrać. W ogóle tutaj może być jakiś pizza? Chyba to wszystko jest po... Nie no, czemu? No, a w jakiej cenie to w ogóle jest? 13, 16, 19, 14, 20. Ceny są spoko. No to trzeba powiedzieć, po prostu pewnie mięso albo falafel. Z czym chcesz? Ja chcę z falafelem. Z falafelem chcesz? Nie. A dziewczynki co? Wiksi? Zaglądaj. Nie, no tatoś zamówił coś hindi. Masz lubię? Mam. Masz lubię? Nie, tak. Dlaczego przestał działać? Jestem ciekawy. No internet przestał działać, nie wiem o co chodzi. Zobaczmy. Czyli co, dziewczynki? Siedzę. Kebabsa mamy z serem. Na zdrówciu za 4 kepsy zapłaciliśmy około 30 parę złotych. Tak, mało. To mało, no. Nawet. Zwłaszcza, że to dosyć takie centralne ulice, nie? Nawet jestem melodią, zapijam, która drogę ma siłą. Badminton. No i ostatni konik, który les. Prawie samochód. Ciekawe to jest, jak oni grają. Też chciałabyś dołączyć? Wydaje się, że to by źle poszło. Dlaczego? A to działało. Ktoś się tutaj jakiś króliczek. Nie można tak, nie wolno. Jestem głośny. Ktoś tu widział kurę na śniadanie? Ojej. No czekamy, czekamy na zamówienie. Czekamy na zamówienie. Ty jeszcze nie zjadasz, już masz tyle energii, to co będzie jak zjesz? Po prostu tak sobie spędzę czas, zwyczajnie chodząc. Idziemy do morza szukać miejsca, żeby coś zjeść. Nie wszystko musi być idealnie zorganizowane. Trochę spontanu, nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Muszę jeździć. A ja już widzę te elementy promenady i tam na pewno jest morze. Jakaś piękna pani tu siedzi. Jest morze. Ciekawe, czy jakieś ławeczki będą. O, jakieś puste? Ekstra. Dziewczyny, trzymajcie się nas. I będziemy próbować to, co udało nam się upolować. No, upolować. Oni? Tylko oczywiście tak bilej upolować. Można rowerki to wypożyczyć, tak? O, idziemy na ławeczkę. Szukamy miejsca bliżej morza, czy co? Radzę nie odwijać do końca z papierka. No to próbujemy, co tutaj mamy. No trzymaj tak, no trzymaj tak, żeby dno było. Tak jakoś? Tak. Próbuję. Mam swój. Tak, odbijamy. Ty masz zwędzonym indykiem? To co było zawinięte, to się odbija, tak? Ja tak. W Polsce lat. W Polsce są dla Polaków po prostu. Tam jest wyskowy sok. A nie smakuje? Mi bardzo. Ma ser. U nas w naszych kebabach nie ma sera, to jest serem. No?
Nie ma trochę smak jak pizzę trochę. Mhm. Które tak? Nie, na smak sąska. Mhm. To wszystko jest sporo. Nie smakuje. Trochę jak ruskie pierogi. Smakuje. O, takie papryczki jeszcze dostaliśmy. Ostre. O, chyba ostre mocno. Tak, to ostre. No, jak ktoś lubi ostre, no to... Kurczak, ser, warzywa, tak? Sosik. Dobra. O, jak ładnie. Promenada wzdłuż morza. O, tu ludzie sobie grają w kosza. Zobacz, już późno jak, nie? A jeszcze w kosza grają. I to w krótki rękawek. No. Czyli mamy plany takie. Jutro jedziemy do akwarium, potem do parku z postaciami z bajek. W niedzielę morze. A w przyszły weekend kolejka górska, wjeżdżamy pod górę. W niedzielę idziemy na Stare Miasto znowu. Jeżeli będą statki, to popłyniemy, a jak nie, no to za kolejny tydzień popłyniemy statkiem. Tak? No. To koniec odcinka. Pa, pa.